Serdecznie Państwa witam na 37. części serii Bóg zachowa swoich. Czy Bóg zachowa swoich? Część 37. Dzisiejszy 37. odcinek dotyczy łańcucha o 5 ogniwach, który jest nierozerwalny. I ten łańcuch mamy opisany w Rzymian 8 rozdział od 29 wersetu. Bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył, współdziałających, współdzielących kształt obrazu Jego Syna, do tego, by On był pierworodnym pośród wielu braci, których zaś przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Co więc na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże nie miałby wraz z Nim podarować nam wszystkiego? Kto będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg przecież usprawiedliwia. Kto będzie potępiał? Chrystus Jezus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, On przecież wstawia się za nami. Kto nas odłączy od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie cały dzień nas zabijają. Uważani jesteśmy za owce przeznaczone na rzeź. Ale w tym wszystkim wyraźnie zwyciężamy przez Tego, który nas ukochał. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Czyli widzimy tutaj ten pięcioogniwowy łańcuch opisany w Rzymian. I tutaj wyraźnie widzimy, że apostoł Paweł, kończąc 8 rozdział, osobiście jest przekonany, że śmierć nie ma już żadnej mocy. Żadnej mocy. Nad wierzącym oczywiście, nie nad każdym, ale nad wierzącym śmierć nie ma już żadnej mocy. Życie biologiczne przemija wraz ze swoimi zmianami, doświadczeniami i przeciwnościami. Chciejmy więc oprzeć się tylko na Bogu i Jego miłości, który jest ponad wszystko, co nas spotyka. Jest to bardzo ważne, żebyśmy na tym tylko się opierali, a nie opierali się na żadnych innych bożyszczach, czy na sobie samym, czy też w jakikolwiek inny sposób, żebyśmy opierali się na sobie, a przez to opierali się Bogu. I te wersety, 29 i 30, bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył, współdzielących kształt obrazu Jego Syna do tego, by On był pierworodnym pośród wielu braci, których zaś przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Te wersety mówią o tym właśnie pięcioogniwowym łańcuchu, który ma 5 ogniw. Rozciąga się on od wieczności, wchodzi w okres czasu i prowadzi znów ku wieczności. I dlatego zbawienie jest nieutracalne, że jest spięte tym łańcuchem nierozerwalnym. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, bo zbawienie jest nieutracalne, gdyż jest z łaski, jest oparte na ofierze Pana Jezusa Chrystusa i na doskonałości Jego osoby. I ten łańcuch rozciąga się od wieczności, wchodzi w okres czasu i prowadzi znów ku wieczności. Wybrani, każdy narodzony na nowo jest wybrany przed założeniem świata, aby być podobny do obrazu Syna Jego. Przeznaczeni, przeznaczony do tego, aby pasował do nieba, żeby był
w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Powołany, czyli ten, który jest zbawiony, jest uratowany, jest powołany przez Boga, usprawiedliwiony i uwielbiony. I jako podsumowanie tego, co w tym 8 rozdziale Rzymian i wcześniejszych Paweł napisał, tak jakby streszcza apostoł i stawia retoryczne pytania, czyli pytania, które nie wymagają odpowiedzi, bo odpowiedź jest oczywista. Życzeniem apostoła Pawła jest, aby każdy wierzący, ufając wierności Boga, odpowiedział samemu sobie wewnętrznie w swoim sercu na takie pytania. Po pierwsze, czy Bóg mógłby w lepszy sposób udowodnić, że jest za nami, niż ofiarując swojego jedynego umiłowanego Syna za nas? Tak zresztą tu jest napisane, co więc na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże nie miałby wraz z Nim podarować nam wszystkiego? Jeśli On nie oszczędził nam największego daru, czyli Pana Jezusa Chrystusa, to i pozostałe rzeczy nam chętnie, bez wypominania, podaruje. Ale warto zwrócić uwagę na wyrażenie, że to się dzieje w Nim, w Chrystusie, w Nim. A więc nie w oddzieleniu od Pana Jezusa, tylko w Panu Jezusie, w Nim, w Chrystusie, w Jezusie, w Panu Jezusie. Bóg nie może podarować nam niczego, co będzie służyło jedynie do realizacji naszych pragnień według starego ciała, według starego umysłu, według starej myśli. Jeśli używamy mózgu, to pamiętajmy, że mózg jest częścią starego ciała, starego stworzenia. Ono się nie nadaje w żaden sposób do tego, żeby służyć Bogu. Więc Bóg jest naszym Bogiem. On nas błogosławi i oczyszcza z zarzutów. Ponadto Chrystus, nasz Wybawca, siedzi po prawicy Bożej, by się wstawiać za nami. Czy jest coś, co mogłoby nas oddzielić od miłości Pana Jezusa? Nie ma takiej możliwości, to jest niemożliwe. Wszystkie wymienione rzeczy służą do tego, byśmy dzięki nim odczuli prawdziwość i moc tej niezmierzonej i niezmierzalnej miłości. Abyśmy jeszcze mocniej zdali się na tę miłość. Możemy zdać się na tą miłość, możesz zdać się na tą miłość. Możesz być pewny tego, że jesteś po prostu zbawiony z łaski, jeśli uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi, albowiem kto uwierzył Bogu, Bóg poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. I jeśli jesteś przyjacielem Boga, to jesteś Nim nieutracalnie. Zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. W tym ukryty jest korzeń zwycięskiego życia. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy każdy z nas wszyscy byli więcej niż zwycięzcami. I kończąc ten rozdział 8, apostoł jest osobiście pewien, osobiście przekonany, że śmierć ciała nie ma mocy nad wierzącym. Żadna śmierć nie ma mocy nad wierzącym. Tak jest, że każdy wierzący umarł, jak jest to opisane w Efezjan 2 rozdział. I to była pierwsza śmierć. Potem przyszło narodzenie na nowo, a nad narodzonym na nowo druga śmierć nie ma mocy. Jeśli spotka nas śmierć ciała, no ciało należy do starego stworzenia. Ono nie ma mocy nad nowym stworzeniem. Ciało jest częścią starego stworzenia. I jeśli ono umrze, no to właśnie się stanie to, co się powinno z nim stać. Chyba że doczekamy do powtórnego przyjścia Pana Jezusa, do pochwycenia, kiedy Pan Jezus weźmie nas do siebie i wtedy przemieni nasze znikome ciała w postać podobną do uwielbionego ciała Jego. A jeśli złożone nasze ciało, czyli część starego stworzenia, będzie złożona w grobie, no to w dniu pochwycenia będziemy wezwani i zmartwychwstaniemy i te ciała od razu w okamgnieniu będą już przemienione, właściwe, więc to jest po prostu oczywista rzecz, która się stanie i ona też już jest częścią nowego stworzenia wtedy. Więc życie biologiczne związane ze starym stworzeniem przemija.
Jeśli ktoś nie ma narodzonego na nowo ducha i duszy, no to wiadomo, jeśli umrze mu ciało, to wtedy spotyka go już śmierć druga. Śmierć druga ma nad nim moc. Śmierć druga zaczyna się śmiercią ciała wtedy dla takiego człowieka i już duch jest dawno temu umarły i dusza. I taki człowiek trafia do jeziora ognia i siarki na zawsze. To jest śmierć druga, ta, która się zaczyna śmiercią ciała w przypadku nienarodzonego na nowo człowieka. I życie przemija wraz ze swoimi zmianami, doświadczeniami, przeciwnościami. Więc oprzeć się musimy na Bogu i Jego miłości, który jest ponad to wszystko, co nas spotyka. Bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył współdzielących kształt obrazu Jego Syna do tego, by On był pierworodnym pośród wielu braci. W tym 8 rozdziale, 29 wersecie Paweł zwraca uwagę na majestatyczną rozległość Bożego planu przyprowadzenia wielu synów do chwały. Mamy to już zobrazowane przez taki pięcioogniwowy łańcuch. I przede wszystkim Bóg przejrzał nas w wieczności, tak? Jest, których wcześniej poznał, przejrzał, poznał nas w wieczności. I nie chodzi tutaj o zwykłe poznanie intelektualne, że ktoś taki istnieć będzie w przyszłości. Nie. Jego poznanie umysłowe objęło każdego takie zwykłe, kto miał kiedykolwiek się narodzić, pojawić. Ale ta wyższa forma poznania, o której tu jest mowa, tych, których wcześniej poznał, to ta właśnie forma poznania dotyczyła tylko tych, których wyznaczył, albo przeznaczył, albo przenaznaczył, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. Tak więc to jest przeznaczenie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. Była więc to wiedza połączona z celem. Cel połączony z wiedzą, którego nie można w żaden sposób przerwać, bo jest to wiedza Boża połączona z Bożym celem. Nie wystarczy stwierdzić, że Bóg przejrzał tych, o których wiedział, że pewnego dnia upamiętają się i uwierzą. W rzeczywistości to właśnie jego uprzednie poznanie zapewniło ostateczne upamiętanie i wiarę tych ludzi. Tych, których znamy jako zbawionych, raz na zawsze zbawionych, nieutracalnie zbawionych. Fakt, iż od pewnego dnia, dzięki cudowi łaski, bezbożni, grzesznicy będą przemienieni na podobieństwo Chrystusa, to jedna z najbardziej zadziwiających prawd Bożego objawienia. Nie oznacza to oczywiście, że kiedykolwiek będziemy mieli cechy, atrybuty boskości, ani nawet, że będziemy podobni z wyglądu zewnętrznego do Chrystusa Jezusa. Ale oznacza to, że będziemy do Niego podobni moralnie, zupełnie wolni od grzechu, a także, że będziemy mieli uwielbione ciała. Będzie w nas mógł mieszkać w pełni Bóg, gdyż jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo, o czym mówiłem w 30 odcinku tej serii. W tym dniu chwały On będzie pierworodnym pośród wielu braci. Więc zachęcam, żebyś 30 odcinek sobie odtworzył. Jest długi, tam ponad 2 godziny chyba, ale myślę, że warto poświęcić ten czas, jeśli nie rozumiesz, czym jest narodzenie na nowo, bo cały odcinek jest poświęcony narodzeniu na nowo, 30. W tym dniu chwały, kiedy Pan Jezus przyjdzie i będzie uwielbiony, On będzie pierworodnym pośród wielu braci. Pierworodny. Pierworodny pośród wielu braci. Pierworodny ma tutaj pełne znaczenie. Oznacza pierwszego rangą albo zaszczytem, albo i rangą, i zaszczytem. Pan Jezus Chrystus nie będzie jednym z wielu równych sobie,
ale będzie zajmował najważniejsze honorowe miejsce pośród swoich braci i sióstr. Czyli to czytamy w 29 wersecie, bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył współdzielących kształt obrazu jego syna do tego, by on był pierworodnym pośród wielu braci. Werset 30 z kolei, których zaś przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Więc ten werset, których zaś przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił, wskazuje na to, że każdy, kto został przeznaczony w wieczności, został także powołany. Tak, których zaś przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Więc każdy, kto został przeznaczony w wieczności, przeszłej wieczności, przedwiecznej przeszłości, został także powołany w czasie. Oznacza to, że nie tylko słyszy on Ewangelię, ale także odpowiada na tą Ewangelię. Z tego powodu jest to powołanie skuteczne. Wszyscy są powołani w sensie powołania ogólnego, również ważnego, ale niewielu na to powołanie odpowiada. A czyniąc to powołanie skutecznym, wywołującym nawrócenie, powołaniem Bożym, i to jest bardzo ważne, Abraham nie był wybrany przed założeniem świata, a stał się dziedzicem Bożych obietnic i jest ojcem wiary wielu narodów. Dawid nie był wybrany przed założeniem świata, ale skorzystał z łaski Bożej. Samson nie był wybrany przed założeniem świata. Też wiemy, że Lot nie był wybrany przed założeniem świata. Noe nie był wybrany przed założeniem świata. A każdy z nich skorzystał z łaski Bożej i znalazł łaskę w oczach Bożych. Noe, i od tego momentu sąd, który go wcześniej obejmował, bo był potępiony wraz ze światem, to przestał obejmować go ten wyrok i dostał od Boga polecenie zbudowania arki. Dlatego możemy prosto powiedzieć, że wszyscy są powołani w sensie powołania ogólnego i to powołanie jest tak samo ważne, bo wielu z tego powołania skorzystało, ale niewielu na to powołanie odpowiada, dlatego że nienawidzą zbliżać się do światłości. A ci, którzy odpowiedzieli na to powołanie, uczynili je skutecznym, wywołując nawrócenie, powołanie Boże, które stało się zrealizowane. To jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. I wszyscy, którzy odpowiedzieli na to powołanie, są także usprawiedliwieni. Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Dotyczy to kogoś, kto nie był wybrany przed założeniem świata, ale ta sama zasada: uwierzył Grzesiek Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. Dotyczy to mnie, dlatego że Słowo Boże mówi: uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony. I ja uwierzyłem Panu Jezusowi i jestem zbawiony. I tak samo mogę Tobie powiedzieć: jak uwierzysz Panu Jezusowi, będziesz zbawiony. Więc wszyscy, którzy odpowiedzieli na to powołanie, są także usprawiedliwieni, czyli uczynieni takimi, którzy nigdy nie zgrzeszyli, jak gdyby nigdy nie zgrzeszyli. Czyli otrzymują pozycję zupełnej sprawiedliwości przed Bogiem. Przez oczywiście zasługi Chrystusa są oni ubrani w sprawiedliwość Bożą, dzięki czemu mogą stanąć przed obliczem Bożym bez konieczności jakiegoś specjalnego ich oczyszczania. Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. Uwierzył Janek, uwierzył Grzesiek, uwierzyła Kasia, uwierzyła Ania Bogu i zostało poczytane jej to ku usprawiedliwieniu. Ci, którzy są usprawiedliwieni, są także uwielbieni. Właściwie jeszcze nie jesteśmy uwielbieni,
ale jesteśmy w tym sensie uwielbieni, że jest to tak pewna rzecz, że Bóg może użyć na jej opisanie czasu już przeszłego, bo już to jest faktem. Jestem już, według tych słów, uwielbiony. Choć oczywiście sam fakt uwielbienia takiego odbędzie się w momencie, kiedy Pan Jezus przyjdzie i weźmie mnie do siebie, abym gdzie ja jestem i On był. Gdzie On jest i ja był, przejęzyczyłem się, abym gdzie On jest i ja był. Więc właściwie jeszcze nie jesteśmy uwielbieni, ale jest to rzecz tak oczywista, tak potwierdzona w Słowie Bożym, tak pewna, że Bóg tutaj używa już na jej opisanie czasu przeszłego, więc możemy też takiego czasu przeszłego do siebie używać, że już jesteśmy uwielbieni, jesteśmy tak pewni swojego uwielbionego stanu, jakbyśmy go już otrzymali i w rzeczywistości go już mamy. Jest to ważne, żeby rozumieć, że jest to jeden z fragmentów Pisma Świętego, najbardziej reprezentatywny do tego, żeby zrozumieć, że zbawienie jest nieutracalne, zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków grzesznika, oparte tylko na doskonałej ofierze Pana Jezusa. Więc jest to fragment przemawiający za wiecznym bezpieczeństwem wierzących, czyli raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Ktoś, kto czytając ten fragment dalej ma wątpliwości, znaczy, że to jest człowiek, który nie ufa Słowu Bożemu, tylko ufa swoim własnym koncepcjom. I taki człowiek powinien pokutować z jego niewiary. Mamy do czynienia wtedy z człowiekiem niewierzącym Pismu Świętemu. Z każdego miliona ludzi, których Bóg przeznaczył, każdego pojedynczego człowieka powoła, usprawiedliwi i uwielbi. Nie zabraknie nikogo. I to możemy też sobie przypomnieć to, co już czytaliśmy w Jana 6, rozdział 37, werset. Jana 6, 37. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie. A tego, który do mnie przychodzi, z pewnością nie odrzucę. Więc tu jest wyraźnie powiedziane wszystko. I kolejny werset. Co więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Albo co więc na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Kiedy rozmyślamy nad tymi niezniszczalnymi ogniwami tego bardzo odpornego łańcucha odkupienia, możemy dojść tylko do jednego wniosku. I on jest właśnie tu podany. Co więc na to powiemy, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Jeśli Bóg jest za nami, w sensie wyznaczenia nas dla siebie, dla Niego, nikt nie może odnieść powodzenia, występując przeciwko nam. Jeśli wszechmocny Bóg, Bóg wszechmocny działa na naszą rzecz, na moją rzecz, żadna pomniejsza moc nie będzie w stanie przeciwdziałać. Nie będzie w stanie utrudnić w realizacji Jego planów. Kolejny werset, 32, który jest chwilę później. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże nie miałby wraz z Nim podarować nam wszystkiego. To jest 32 werset. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Cóż za cudowne słowa. Nie możemy nigdy pozwolić na to, iż znamy te słowa tak dobrze i choć znamy je tak dobrze, aby coś przyćmiło ich blask,
albo zmniejszyło moc skłaniającą nas do uwielbiania Boga. Kiedy świat zgubionych ludzi potrzebował ratunku w bezgrzesznym zastępcy, w bezgrzesznym Panu Jezusie Chrystusie, wielki Bóg Wszechświata nie poskąpił najbliższego jego sercu skarbu, czyli Pana Jezusa, ale wydał go za nas na hańbiącą, haniebną, poniżającą śmierć na krzyżu Golgoty. Nieodparcie nasuwa się więc kolejny wynikający stąd wniosek. Skoro Bóg już dał nam największy dar, czyli Pana Jezusa, czy jest jakiś mniejszy dar, który przed nami cofnie? Skoro już zapłacił najwyższą cenę, czyli Pana Jezusa, czy zawaha się zapłacić niższą? Skoro użył takich środków, aby zapewnić nam zbawienie, to czy kiedykolwiek jest możliwe, aby wypuścił nas z jego ręki? W mojej ocenie byłoby to bluźnierstwo tak myśleć, że skoro Bóg użył takich środków, aby zapewnić nam zbawienie, aby kiedykolwiek wypuścił nas z jego ręki. Nie, skoro Bóg użył takich środków, aby zapewnić nam zbawienie, to nigdy nie wypuści nas z jego ręki. Pieśń 140 z pieśni duchowych i ewangelizacyjnych ma takie słowa: Jezusowa silna dłoń trzyma mocno mnie na wieki. Zbyt mnie drogo kupił On, by wypuścić miał z opieki. Mój Zbawiciel przy mnie trwa, to najlepsza ufność ma. Skoro zatem Bóg użył takich środków, aby zapewnić mi zbawienie, to mnie na pewno nie wypuści z jego ręki. I jeśli tak, to jakże nie miałby z nim darować nam wszystkiego, tak pyta Pismo Święte. To jest oczywisty wniosek. Charles Henry McIntosh powiedział kiedyś: język niewiary to jakżeby miał, zaś wiary jakżeby nie miał. Koniec cytatu z McIntosha, Charlesa Henry'ego McIntosha. I teraz, jeżeli mamy przed sobą jeszcze kolejne dowody z 33 wersetu, kto będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg przecież usprawiedliwia. To tu widzimy wyraźnie, że nadal znajdujemy się na sali sądowej, jednak w jakże zmienionych okolicznościach. Podczas gdy usprawiedliwiony grzesznik stoi przed sądem, rozlega się wezwanie, aby wystąpili inni oskarżyciele. Jednak nie ma żadnego. Zresztą kto mógłby się odważyć, jeżeli Bóg już usprawiedliwił swoich wybranych? Kto będzie ich oskarżał? Argumentacja przedstawiona w tym oraz w kolejnych wersetach staje się o wiele bardziej oczywista i o wiele bardziej jasna, jeżeli obydwie odpowiedzi zostaną poprzedzone słowami: nikt, ponieważ. I nawet Pan Jezus powiedział, że kto wierzy w Niego, nie stanie tak naprawdę na sądzie. Nie stanie, nie będzie sądzony. I werset ten 33. Kto będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg przecież usprawiedliwia. Wyglądałby wtedy następująco. Któż będzie skarżył na wybrane Boże? Nikt, ponieważ Bóg jest, który usprawiedliwia. Oczywiście, jeśli nie dodamy tych słów, też jest to oczywiste. I jeśli nie dodamy tych słów, to tylko niechęć do zrozumienia Słowa Bożego mogłaby spowodować, że ktoś wyciągnąłby wniosek przeciwny temu, czego Paweł dowodzi, że Bóg nie będzie oskarżał swoich wybranych, zamieni w taki
sposób taki człowiek w jego niewierzącym sercu, że Bóg jednak będzie oskarżał jego wybranych. Więc aby nie było żadnych wątpliwości, to Pan Jezus już powiedział wyraźnie w Jana, 3 rozdział, 18 werset. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, gdyż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. I 3:36. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Nieposłuszny zaś Synowi nie zobaczy życia, ale ciąży na nim gniew Boga. I 5:24. Ewangelia Jana. Ręczę i zapewniam was, kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie zdąża na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Czyli wierzący według tych słów nie ma w swoim przyszłym planie stanąć na sądzie. Więc Bóg nie będzie oskarżał swoich wybranych. I dalej, w tym 8 rozdziale, 34 werset, pytanie, kto będzie potępiał? Chrystus Jezus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, On przecież wstawia się za nami. Za chwilę rzucone zostaje kolejne wezwanie przez apostoła Pawła, który ten list napisał. I to widzimy, kto będzie potępiał. Czy jest ktoś, kto będzie potępiał? Nikt, ponieważ Chrystus umarł za oskarżonego. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus teraz siedzi po prawicy Boga. Chrystus teraz wstawia się za nim. Jeśli Pan Jezus Chrystus, któremu przekazany został każdy, wszelki sąd, cały sąd, nie wygłasza wyroku, ale raczej modli się o oskarżonego, nie ma nikogo, kto mógłby mieć jakąkolwiek podstawę do potępienia takiego zbawionego grzesznika. To jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. 35 werset tego 8 rozdziału. Kto nas odłączy od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie? Głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Na koniec wiara rzuca ostatnie wyzwanie. Czy jest ktoś, kto może oddzielić usprawiedliwionych od miłości Chrystusowej? Odpowiedź brzmi: nikt nie może. Zbawienie jest nieutracalne. Bóg zachowa swoich. I Paweł, apostoł, w tym wersecie tak jakby trochę poszukiwał jakichkolwiek możliwych przeciwności, które okazywałyby się czasami podobne do skutecznych w wywołaniu podziałów w innych dziedzinach życia ludzkiego. No ale nie da się znaleźć niczego. Nie są w stanie tego dokonać ani ciężkie brzemiona, utrapienia, ostre głazy ucisków i zmartwień, ani potworny ból cielesny czy też umysłowy, ani też brutalność prześladowań będących źródłem cierpień i śmierci dla tych, którzy odważą się być inni, ani też panowanie głodu przeszywającego i wyniszczającego aż do ostatka sił, ani nagość ze wszystkimi jej odcieniami w kontekście pozbawienia własności, wystawienia na pośmiewisko i bezbronności, ani niebezpieczeństwo, czy zagrożenie, czy niepewność nieuniknionych i straszliwych konsekwencji, skutków, ani miecz, czy jakieś inne narzędzie zabójstwa, zimny, twardy i zadający śmierć. Więc jasno jest to pokazane. I w 36 wersecie jest powiedziane powołanie do
fragmentu ze Starego Testamentu. Jak napisano, z powodu Ciebie cały dzień nas zabijają. Uważani jesteśmy za owce przeznaczone na rzeź. To jest oczywiście cytat z psalmu 44, wersetu 23. A jednak z powodu Ciebie codziennie nas zabijają. Uchodzimy za owce przeznaczone na rzeź. I w tym 36 wersecie, gdyby którakolwiek z tych rzeczy mogła oddzielić wierzącego od miłości Chrystusa Jezusa, to fatalne odłączenie miałoby miejsce już dawno temu, wcześniej, ponieważ kariera chrześcijanina to życie w ciągłym zagrożeniu przez śmierć. I to właśnie miał na myśli psalmista, kiedy stwierdził, że z powodu naszej identyfikacji z Panem Jezusem Chrystusem co dzień nas zabijają i jesteśmy jak owce przeznaczone na rzeź, na ofiarę. Czyli to, co czytałem z psalmu 44, 23 werset, a jednak z powodu Ciebie codziennie nas zabijają, uchodzimy za owce przeznaczone na rzeź. 37 werset, ale w tym wszystkim wyraźnie zwyciężamy przez Tego, który nas ukochał. Zamiast oddzielić nas od miłości Chrystusa, rzeczy te jeszcze nas do Niego bardziej przybliżają, bo któż by mógł nam pomóc, jak nie Pan Jezus w takich okolicznościach. Nie tylko odnosimy zwycięstwo, ale pełne zwycięstwo. Nie tylko triumfujemy nad tymi okropnymi siłami, ale dzięki temu przynosimy chwałę Bogu, błogosławieństwo także innym ludziom i służymy własnemu osobistemu dobru. Nasi przeciwnicy stają się naszymi poddanymi, a przeszkody ułatwiają nam dalszą drogę. Jest nawet powiedziane, że jeśli drogi człowieka podobają się Panu, godzi on z nim nawet jego nieprzyjaciół. Wszystko to jednak dzieje się nie w naszej własnej sile, nie w naszej własnej mocy, a tylko przez Tego, który nas umiłował. Tylko moc Chrystusa może przemienić gorzki smak trudności w słodycz. Naszą słabość jest w stanie zamienić w siłę, a tragedię w zwycięstwo, a ból serca w błogosławieństwo. Więc tego nas uczy jasno Słowo Boże. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Czyli widzimy, że autor listu do Rzymian, apostoł Paweł, nie skończył jeszcze swoich poszukiwań. Przetrząsa on cały świat, próbując znaleźć coś, co ewentualnie mogłoby oddzielić nas od miłości Boga. A następnie, jedną po drugiej, odrzuca taką możliwość. Śmierć i przeznaczenie wynikające ze śmierci i strach, które towarzyszy śmierci, czyli śmierć i przerażenie, które ona wywołuje, życie z jego pokusami, aniołowie i potęgi posiadające ponadnaturalną moc oraz wiedzę, moce zarówno ludzkich tyranów, jak i anielskich przeciwników. Teraźniejszość, czyli rzeczy, które są teraz, spadająca na nas jak grom z jasnego nieba, rzeczywistość teraźniejszości oraz przyszłość, która budzi nasze obawy. Nic. Czyli nie jest możliwe, żeby ktoś w przyszłości mógł zabrać wierzącemu zbawienie, nawet on sam, bo przyszłość jest tu wykluczona.
nie ma żadnej mocy, która mogłaby zabrać wierzącemu zbawienie. I nie jest możliwe, aby jakiś grzech wynikający z życia, z jego pokusami, mógł zabrać zbawienie. Nie jest możliwe, aby śmierć jakaś zabrała nam zbawienie. Bo zbawienie jest nieutracalne. Jeśli jesteś narodzonym na nowo chrześcijaninem, to masz zbawienie raz na zawsze. 39 werset. Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Czyli jednoznacznie widzimy, werset 39 pokazuje jeszcze wysokość i głębokość, czyli rzeczy, które są ograniczone przez przestrzeń. W tym ciemne moce. Na koniec, aby podkreślić, aby upewnić się, że o niczym nie zapomniał, autor tego listu do Rzymian, czyli apostoł Paweł, dodaje: ani żadne inne stworzenie. Więc nie może chrześcijanin sam się wyrwać z mocy Bożej, bo jest stworzeniem. Najpierw był starym stworzeniem, a potem staje się nowym stworzeniem, tak? Więc żadne inne stworzenie. W wyniku tych poszukiwań, przeciwieństw chrześcijanina, apostoł Paweł odkrył przed nami, że nic nie zdoła nas oddzielić, odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Zatem nic dziwnego, że te wygrywające, triumfalne słowa stanowiły pieśni życia tych, którzy umarli męczeńską śmiercią, oraz pieśń pochwalną dla tych, którzy żyli jako męczennicy. Możemy być bardziej niż pewni, że zbawienie jest z łaski, jest nieutracalne i nie ma możliwości chrześcijanina wyrwać z ręki Bożej. Była to 37. część serii Czy Bóg zachowa swoich? Tak, Bóg zachowa swoich, dlatego że jesteśmy zbawieni i przymocowani, w cudzysłowie przymocowani, do tego, albo trzyma się nasze zbawienie na pięcioogniwowym takim wzmocnieniu, na takiej linie o pięciu takich żyłach mocnych. Popiątny sznur nie może się zerwać. Jest to taki popiątny sznur, na którym się nasze zbawienie utrzymuje, mówiąc przenośnie. Albo łańcuch o pięciu ogniwach, z których żadne nie pęknie. Więc możemy być pewni, że zbawienie jest nieutracalne. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. To była 37. część serii, która omawia kolejne miejsca ze Słowa Bożego, które udowadniają ponad wszelką wątpliwość, że zbawienie jest nieutracalne. Zachęcam do tego, żeby komentować, znajdować kolejne miejsca, które możemy omówić. Jeśli jakieś miejsce miałoby przeciwną wymowę, to można by od razu powiedzieć, że to wszystko jest nieprawda, ale nie istnieje ani jeden werset w Biblii, który by podważał nieutracalność zbawienia przez nowonarodzonego chrześcijanina. Nie ma nic takiego. I jeśli Słowo Boże, Biblia, Pismo Święte jest czyimś przewodnikiem, to ten człowiek na pewno jest wierzącym w nieutracalność zbawienia. Jeśli ktoś nie wierzy Pismu Świętemu, no to niestety taki człowiek znajduje różnego rodzaju błędy, które uważa za prawdę. Te błędy wynikają z jego grzesznego, niewierzącego serca. I błędy są z jego niewierzącego umysłu. Ale to nie znajduje Bożego upodobania, taka postawa, która miałaby koncentrować się na tym, żeby podważać słowa Pana Jezusa, który powiedział: kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony.
Dziękuję Państwu za uwagę. Była to 37. część serii Bóg zachowa swoich. Zachęcam do śledzenia. Mam nadzieję, że będzie 38. część za chwilę, za jakiś czas, może za tydzień, może za podobny okres, jeśli Bóg pozwoli. I zachęcam do oglądania wszystkich wcześniejszych części. Dlatego, że warto studiować Słowo Boże pod kątem tego, aby rozumieć, że zbawienie jest z łaski niezależnie od uczynków grzesznika. Bóg Ciebie miłuje i ma dla Twojego życia wspaniały plan. Więc uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony, uratowany na zawsze. I jeśli ktoś nie ma Pisma Świętego Nowego Testamentu, zachęcam do tego, aby się skontaktował ze mną. Chętnie prześlę. Bezpłatnie i bez żadnych ukrytych opłat, bo nigdy od nikogo żadnych pieniędzy nie chcę. Z Pisma Świętego uczę się, że jeśli chcę głosić Ewangelię, to głoszę ją na podstawie tego, co Bóg daruje mi siły, abym sam zarobił. I jeżeli Bóg nie da mi sił, żebym zarobił, będzie to dla mnie też sygnał, że mam przestać głosić Ewangelię. Tak jak Bóg zaopatruje. Jeśli Bóg wysyła, to Bóg zaopatruje. Nie ma uzasadnienia do tego, żeby się bawić w żebring. Jeżeli Słowo Boże ma być głoszone, to tylko bezpłatnie, bo ono jest darmowe. Jeżeli ktoś od Ciebie chce jakiekolwiek pieniądze za usługi religijne, to możesz być pewny, że to jest człowiek od diabła, który chce Cię naciągnąć, nie ma nic wspólnego z Bogiem. To jest jeden z punktów, na podstawie którego jestem po prostu pewien, że da się rozróżnić różnych zwodzicieli, którzy w ten sposób oszukują ludzi, chcą pieniądze zarabiać na religii. To jest obrzydliwe w oczach Bożych. Jeśli masz życzenie otrzymać bezpłatnie Nowy Testament, to napisz do mnie czytaj.biblie@onet.pl. Możesz wysłać SMS-a na numer 739-089-088. Zachęcam Cię, żebyś zadawał też pytania. Jeśli masz życzenie, żeby napisać tradycyjną pocztą, to adres jest czytaj@biblie.skrytka31-63500 Ostrzeszów. Więc do zobaczenia, jeśli Bóg pozwoli, z Bogiem.